Dobra pamięć. Macieju, skąd u Ciebie wzięła się ta pasja związana z właśnie technikami pamięciowymi? Kiedy to się zaczęło u Ciebie, że zacząłeś się tym interesować, a później no, dość mocno angażować w te techniki? Ja zawsze powtarzam, że to się zaczęło u mnie od rozczarowania, ponieważ ja rozczarowałem się systemem edukacji, a w pewnym sensie tym, że ja nie potrafię się uczyć. Czyli byłem na studiach na pierwszym roku i podchodziłem do egzaminu. Zacząłem sobie zadawać takie pytania, dlaczego ja nie wiem, jak się uczyć? Przede wszystkim, jak to mogę robić? Jak mogę docierać do mózgu lepiej, żeby więcej zapamiętywać akurat tej konkretnie treści, którą mam do egzaminu teraz potrzebną? No i okazało się, że nie mam pojęcia. Nie wiem, jestem w kropce. Egzamin poszedł mi słabo. Byłem bardzo z tego wyniku niezadowolony i stwierdziłem, no tak to nie może wyglądać, więc zacząłem szukać w literaturze, w mediach, głównie mediach zagranicznych, informacji o technikach pamięciowych i tak z małej techniki na większą zacząłem powolutku przechodzić, aż doszedłem do takich już ciekawych mnemotechnik, które spowodowały, że finalnie uzyskałem na tych studiach stypendium rektora, więc jakby wdrożyłem w życie, zobaczyłem, że fenomenalnie działa. I stwierdziłem, dlaczego tylko ja mam to wiedzieć. Inni też powinni się o tym dowiadywać. I nie tylko poprzez wpisywanie fraz po angielsku how to memorize something, how to learn something, tylko też po polsku, żeby szybko dostawali dostęp regularny do takiej treści. I też właśnie spotkałem się ze znajomą, która miała tego czasu problemy z podejściem do przedmiotu biotechnologii u niej na roku, na studiach. I podjęliśmy próbę tego, żeby ona się lepiej nauczyła swojego przedmiotu. No i tam 2-3 godzinki sobie posiedzieliśmy na kawie, wszystko ładnie zakuła, że tak powiem kolokwialnie, bo nauczyła się bezbłędnie i stwierdziła, Maciej, ty musisz tego uczyć, nie? I stwierdziłem, mnie się to podoba, czuję, że to daje niesamowitą wartość, jak ktoś mi pisze feedback, że coś mu lepiej wyszło, coś lepiej zapamiętał imiona, czy tam dostał lepszą ocenę. Każdy taki feedback teraz powoduje u mnie, że jeszcze bardziej wzrastam i chcę to robić dalej. Dobra pamięć.